Strategia generatora. O co chodzi z tą strategią i na czym ona tak naprawdę polega? Generator to jeden z typów energii określany w systemie Human Design. Ta strategia będzie dotyczyła zarówno generatorów, jak i manifestujących generatorów. Ilość osób na całym świecie, która należy do tego typu energii, to ponad 75%. Jeśli jesteś zatem generatorem albo manifestującym generatorem, to nagranie jest specjalnie dla Ciebie. Jaka jest strategia generatora? Strategia generatora jest jedną z najprostszych strategii dostępnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i życie na Ziemi, ponieważ strategia jest niczym innym jak stylem życia, sposobem życia, sposobem, w jaki sposób Ty, kierunkiem, w jaki sposób Ty żyjesz i funkcjonujesz jako ten konkretny typ energii na Ziemi. Strategia generatora w języku angielskim jest określana jako responding. Przełożenie na język polski może określać kilka różnych terminów, jednak takim najbardziej zbliżonym jest reagowanie albo odpowiadanie. Odpowiadanie, reagowanie na to, co się dzieje na zewnątrz, czyli tak naprawdę na wszystkie bodźce zewnętrzne. I nie ma nic prostszego, ponieważ reagować i odpowiadać możesz w chwili otwarcia oczu od poranka po moment, w którym idziesz spać. Cały czas na wszystko to, co się dzieje w Twoim życiu. Nie potrzebujesz specjalnego zaproszenia, nie potrzebujesz specjalnego zdarzenia, nie potrzebujesz specjalnych wydarzeń, sytuacji, aby móc zareagować. Jedyne, o czym potrzebujesz pamiętać, to to, że nie inicjujesz niczego. Czyli kiedy pojawia się w Twojej głowie pomysł, nie inicjujesz i nie wprowadzasz go w życie. Jedyne, co robisz, to odpowiadasz i reagujesz na to, co się dzieje w Twoim życiu. I to wystarczy. Bardzo często osoby, które siadają ze mną do analizy, dla których przygotowuję analizę Human Design, lub które prowadzę na sesjach i odkrywają, co to znaczy być generatorem, to pierwszą rzecz, jaka się pojawia, pierwszy lęk, jaki pojawia się w nich, to jest poczucie, a co jeśli nie przyjdzie do mnie to, czego chcę? A co jeśli nie osiągnę w życiu tego, czego chcę? A co jeśli to się po prostu nie pojawi i nie będę mógł, nie będę mogła zareagować? Ten lęk jest jedną z największych iluzji, jaka istnieje w życiu ludzkim. Jest po prostu kłamstwem, ponieważ Ty wewnętrznie jesteś tak skonstruowany, skonstruowana, aby reagować, to znaczy, że wszystko, co przychodzi do Ciebie, będzie Ciebie prowadziło w odpowiednią stronę, jeśli będziesz podążać w zgodzie ze swoją strategią, a następnie podejmować decyzje w zgodzie ze swoim wewnętrznym autorytetem. Twoja strategia to reagowanie, odpowiadanie na to, co się dzieje. W ciągu jednego dnia dzieje się w Twoim życiu ogromna ilość zdarzeń, sytuacji, momentów, chwil, na które możesz reagować i możesz odpowiadać. Jesteś jedynym typem energii, który ma taką możliwość, by chwila po chwili reagować na życie i na to, co się w nim dzieje i na codzienność, która ma miejsce. Niepotrzebne są nie wiadomo jak skomplikowane zdarzenia, ani procesy, abyś mógł wejść w swoją strategię. Nie ma nic prostszego. Jednak ten lęk, który w Tobie jest, jeżeli on jest w Tobie, bądź też wyuczone bycie manifestorem, bycie kimś, kto inicjuje. Lęk, że coś stracisz, kiedy będziesz w swoim procesie, według swojej strategii funkcjonować. Obawa, że coś Ci umknie. Obawa, że nie zdążysz, że się nie zadzieje. To wszystko jest iluzja umysłu. To jest iluzja, która prowadzi Ciebie do tego, byś był, była kimś, kim nie jesteś. A to wówczas powoduje, że Twoje życie staje się naprawdę trudną drogą
doświadczania. Nie działasz wówczas w zgodzie ze sobą, tylko wchodzisz w swoją głowę i próbujesz znaleźć rozwiązania i osiągnąć rzeczy w sposób, który jest może logiczny, rozumowy, bo wszyscy tak robią, bo komuś się udało, bo mi też powinno, gdy tymczasem twoja strategia jest tak prosta, a jednocześnie tak trudna do zastosowania, jeśli jesteś dorosłą osobą, ponieważ zaprzecza ona wszystkiemu temu, czego cię nauczono, wszystkiemu temu, do czego cię pchano i mówiono, że jest jedyną właściwą drogą. Ty tylko potrzebujesz odpowiadać i reagować. Ktoś przychodzi i zaprasza cię na kawę. Reagujesz zgodnie ze swoim autorytetem. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, pojawia się ogrom możliwości, kiedy możesz na coś zareagować. Ale nigdy nie poprzez inicjowanie. Nigdy nie poprzez wychodzenie naprzód. Ty tylko odpowiadasz. Odpowiadasz na to, co dzieje się wokół ciebie. Jeśli nie masz na co odpowiadać, to znaczy, że nie ma nic ważnego. To znaczy, że to, co jest, co ma miejsce, nie jest znaczące i nie jest ważne. I kiedy będziesz podążać w zgodzie ze swoją strategią, zawsze zaprowadzi cię ona we właściwe miejsca, do właściwych osób, do właściwych okoliczności, a to po kolei jak łańcuszek będzie ciebie prowadziło do osiągnięcia celu, jakiego pragniesz. W pewnym momencie zacznie się dziać to jak magia. Czym zatem jest twoja strategia, ciebie jako generatora? Odpowiadaniem, reagowaniem na zewnętrzne okoliczności, zdarzenia, sytuacje, propozycje, pytania, cokolwiek, co się dzieje w twoim życiu. A jeśli jesteś manifestującym generatorem? Jeśli jesteś manifestującym generatorem, to twoja strategia jest troszeczkę poszerzona, ponieważ jest to typ energii, który łączy w sobie generatora przede wszystkim, ale dodatkowo ma tą posypkę malutką cech manifestora. I z manifestora masz zaciągnięte informowanie, mówienie, a potem reagowanie, odpowiadanie. Czyli czy jesteś generatorem, czy jesteś manifestującym generatorem, nie ma znaczenia, ponieważ tak czy inaczej całe clue, główny sposób twojego działania i funkcjonowania w życiu opiera się na reagowanie i odpowiadanie. Przy manifestującym generatorze jedyna zmienna to, że informujesz, czyli mówisz. Na czym to polega? W sytuacji, gdybyśmy wzięli pod uwagę zaproszenie na kawę. Jeśli jesteś generatorem, osoba cię zaprasza na kawę, ty odpowiadasz w zgodzie z tym, jaki jest twój autorytet wewnętrzny i jak on ciebie prowadzi. Jeśli jesteś manifestującym generatorem, mówisz, chciałbym pójść na kawę. I zostawiasz to, czyli rzucasz informację w przestrzeń. Następnie czekasz, aż ktoś wysunie taką propozycję dla ciebie i zaproponuje to. Wtedy ty będziesz mogła odpowiedzieć. Dlaczego tak ważne jest podążanie w zgodzie ze swoją strategią? Ponieważ strategia nas zawsze kieruje do naszego autorytetu. W chwili, w której nie podążasz w życiu w zgodzie ze swoją strategią, nie masz dostępu do wewnętrznego autorytetu, nie masz dostępu do właściwego podejmowania decyzji. Te drzwi są dla ciebie zamknięte. One otwierają się magicznie, kiedy podążasz w zgodzie ze swoją strategią. Wtedy masz możliwość podjąć decyzję wraz z tym, jaki jest twój wewnętrzny autorytet. W przeciwnym wypadku wszystko, co robisz, płynie z głowy. Wszystko. A głowa zawsze prowadzi do tego, by być kimś, kim nie jesteś. Kimś innym. Masz pytania? Napisz w komentarzu. Jeżeli uważasz, że to nagranie dało ci wartość, proszę udostępnij dalej. Niech to płynie w świat. Jest to niesamowicie ważne dla nas,
dla nas ludzi, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, byśmy zaczęli rozumieć to, kim jesteśmy, byśmy wyszli z tego sztucznego zaprogramowania i bycia kimś, kto walczy, kto haruje, kto zażyna się i wypruwa sobie żyły, by osiągnąć pewne rzeczy w swoim życiu. Życie tu na ziemi, dla nas ludzi, nie zostało stworzone po to, żebyśmy cierpieli, ale po to, byśmy go doświadczali i to doświadczali w sposób soczysty, przyjemny i karmiący. Cudownego czasu Ci życzę i do usłyszenia wkrótce.